Powrót do domu po całym ciężkim dniu. Jedyne o czym marzycie to odpoczynek. Zdejmujecie buty, kurtkę, siadacie na kanapie. Jest wygodnie, prawda? Tak domowo. Bierzecie głęboki oddech, i nawet nie wiecie, że w tej właśnie chwili jesteście atakowani atakowani przez wasze otoczenie. Substancje, którymi się otaczamy, te produkty, Powodują problem zanieczyszczenia świata, no ale o tym na pewno już wiecie. Ale czy wiecie, skoro jesteśmy już w domach, że izolacje i inne materiały wykończeniowe w większości przypadków są syntetyczne, czyli powodują emisję szkodliwych toksycznych substancji do powietrza, którym my oddychamy. Ale dodatkowo poprzez brak paroprzepuszczalności sprawiają, że w ścianach pojawia się wilgoć i pleśń. Które powodują różne problemy z naszymi drogami oddechowymi: astma, problemy z koncentracją, złe samopoczucie. To wszystko są objawy syndromu chorych budynków, który, jak wskazują statystyki, dotyka jedną trzecią z nas. Czyli być może wasza osoba siedząca obok ma właśnie problemy z tym syndromem chorych budynków. Gdy ja zaczynałem swoje studia w 2014 roku, to. Nie było to z przypadku, tak jak mówiono przed chwilą, ale ja dokładnie wiedziałem, co chcę w życiu robić. Jednak to dopiero dzięki studiom poznałem takie określenie jak odpowiedzialny rozwój. A gdy w 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadziła takie 17 celów zrównoważonego rozwoju, to powiedziałem, hej, przecież droga, którą ja podążam, dokładnie się w te cele wpisuje. Czemu więc tak mało osób to, do, to dostrzega? Zanim jednak powiem wam o co chodzi, to zróbmy jeszcze jedno małe ćwiczenie. Wyobraźcie sobie świat, w którym jedna tylko roślina dostarcza nam pożywienie, odzież, budulec na dom, paliwo do jego ogrzania, plastik, a także dziesiątki innych produktów codziennego użytku. A przy okazji podczas swojego wzrostu oczyszcza powietrze i glebę z toksyn. Co na to powiecie? Bajka, prawda? To co jeśli powiem Wam, że ta roślina istnieje, a dodatkowo towarzyszy ludziom od tysięcy lat? Moja babcia, Hela, znają ze swojego dzieciństwa. No, babcia nie wychowała się na Jamajce, ale konopie to nie marihuana, o której pewnie większość z Was w tej chwili właśnie myśli. Konopie to gatunek jednorocznej rośliny, której najpopularniejszy podział obejmuje trzy odmiany. Uważa się, że pochodzą z Azji Środkowej. I są jedną z najwcześniej udomawionych przez człowieka roślin. Na przestrzeni dziejów były doceniane za niezwykle wytrzymałe włókno, za surowiec na wysokiej jakości papier, ale także za ziarno. Dziś tak szumnie określane jako superfoods, a niegdyś tak popularne i tak wszechobecne, że stanowiące nawet podstawę jednej z tradycyjnych na Śląsku potraw wigilijnych siemieniotki. I mimo że jeszcze w połowie XIX wieku. Konopie były największą uprawą towarową na świecie, a na początku XX wieku, tylko w Polsce, były uprawiane na powierzchni ponad 30 tysięcy hektarów. To ostatnie stulecie wprowadziło zmiany, których skutki odczuwamy do dziś. Jedna z teorii mówi, że wpływ na to miało lobby chemiczne i farmaceutyczne, w obawie o własne interesy. No bo jak przecież opatentować jakąś roślinę? No, nie da się, prawda? Ale zostawmy teorie spiskowe na inną, na inną okazję, a dziś porozmawiajmy o faktach. A te są takie, że konopie to jedna z najszybciej rosnących roślin na świecie. W ciągu trzech miesięcy mogąca spokojnie osiągnąć 4-5 metrów wysokości. Możliwość wykorzystania każdej części tej rośliny, czyli kwiatów, ziarna, liści oraz łodygi, sprawia, że proces przetwórczy nie generuje żadnych odpadów. Dodatkowo roślina. Podczas wzrostu pobiera dwutlenek węgla z powietrza oraz toksyny z ziemi. A to, że jest chwastem, sprawia, że nie potrzebuje żadnych oprysków oraz praktycznie żadnego nawożenia. No, ale żeby nie było, że ściemniam, to popatrzcie na efekty takiego unikalnego w skali światowej projektu prowadzonego przez naukowców z Poznania na niegdyś krajobrazie niemal księżycowym. Dzięki stosowaniu konopi, to jest właśnie teren pokopalniany w Koninie, dzięki konopiom nie tylko wprowadzono z powrotem próchnicę na tą glebę i rośliny, ale też ptaki czy zwierzęta. Spośród tych wszystkich zalet konopi, prawdopodobnie najciekawszą, choć jeszcze nie do końca zbadaną, są związki chemiczne w niej zawarte. Zawarte głównie w kwiatach. A grupą taką szczególną w tych związkach są kanabinoidy o działaniu medycznym. Pewnie większość z Was kojarzy jeden z nich, THC. A czy tego chcecie czy nie, to każdy z nas posiada układ endokanabinoidowy, regulujący tak ważne dla nas funkcje, jak fizjologia czy nastrój. A właśnie substancje zewnętrzne, takie jak zawarte w konopiach, zawarte w jednej roślinie, legalne CBD albo nielegalne THC, ale też substancje wewnętrzne produkowane przez nasz organizm jak na przykład anandamid re, reagują z receptorami tego układu i pobudzają go do pracy Czy znacie jeszcze jedną substancję jakąś inną po prostu substancję która jest tak bogata w kanabinoidy jak konopie Nie widzę rąk w górze to ja wam powiem to jest mleko matki. Dokładnie tak, już będąc dzieckiem, zażywamy te same substancje, podobne substancje do tych zawartych w konopiach. Więc no, skoro natura zaprojektowała nas właśnie w taki sposób, a nie w inny, to czemu boimy się tej niewinnej rośliny? I choćbyśmy całe dzisiejsze spotkanie poświęcili tylko na omawianiu możliwo, możliwych zastosowań konopi, ich zalet i przewag nad tradycyjnymi materiałami, to prawdopodobnie nie wystarczyłoby nam czasu. Więc ja wybrałem dla Was jedno, ale za to moje ulubione. Zastosowanie konopi w budownictwie. No, nie przesłyszeliście się, możecie sami wyhodować na polu swój przyszły dom. Ale po co budować strawy? Przecież mamy cegły, mamy beton, a nie chwasty. A na pewno pamiętacie też bajkę o trzech małych świnkach i tych dwóch, które swoje domy budowały z, ze słomy. I z gałęzi. No, pomysł naprawdę fajny. Szkoda, że nie znały tylko technologii tzw. betonu konopnego, bo wtedy ich domy nie tylko przetrwałyby spotkanie z tym złym wilkiem, ale także setki lat później. Tak jak ten dom z XVII wieku z Japonii, z wioski miasa Mura, która w polskim tłumaczeniu znaczy po prostu piękna konopna wioska ale nie trzeba daleko szukać nawiązań do konopi w kulturze. Takim sztandarowym przykładem w Polsce jest październik. Nie wiem, czy wiecie, ale nazwa tego obecnego miesiąca wzięła się stąd, że właśnie w tym okresie tradycyjnie pozyskiwano paździerz, czyli zdrewniałą, zdrewniałą część łodygi, czy to lnu, czy konopi, oddzieloną od włókna. No i gdy mamy już ten nasz paździerz, Wystarczy, że połączymy go z wapnem i z wodą. Później ułożymy wokół konstrukcji nośnej, żeby po naprawdę krótkiej chwili móc cieszyć się ścianą nie tylko solidną, ale też doskonale izolującą, czy to termicznie, czy akustycznie. To, co krąży tam po sali, takie kulki, to jest właśnie przykład betonu konopnego. Mam nadzieję, że każdy z Was będzie miał okazję ją zobaczyć i przekonać się, jak fascynujący jest to materiał. No ale wracając do głównego tematu, gdy już mamy tą naszą izolację w ścianie, to y, tą izolację ona jest tak naprawdę też wypełnieniem ściany, więc nie potrzebujemy już na nic, nic innego na nią nakładać, a dodatkowo jest ona w pełni naturalna i jest materiałem oddychającym, a to sprawia, że te szkodliwe cząstki, o których wcześniej mówiłem, nie mają szans na pojawienie się, dzięki czemu powietrze wewnątrz pomieszczeń jest naprawdę zdrowe i czyste. Dodatkowo taką częstą obawą w kontekście materiałów budowlanych, a tym bardziej materiałów naturalnych, jest ich odporność na ogień. No, tutaj Was mogę zapewnić, że wapno zawarte w mieszance jeśli są jakieś budowlańcy na sali, to może się ze mną zgodzą wapno zawarte w mieszance zapewnia doskonałą ochronę przed ogniem, ale także przed wszystkimi szkodnikami. Czyli nie ma obawy, że w ścianie ze słomy zalęgną się myszy czy inne nieproszone goście jak szacują ponad 30% całego światowego zużycia energii jest przeznaczane tylko na ogrzewanie budynków no warto spytać czy możemy coś z tym zrobić możemy jeśli stosujemy właśnie beton konopny ponieważ jego właściwości termiczne sprawiają że koszty Eksploatacji pomieszczeń i to zużycie energii jest dużo niższe niż w przypadku materiałów tradycyjnych. No, a co jeszcze mają wspólnego ze sobą poza toksycznością oraz tym olbrzymim zapotrzebowaniem na energię? Materiały budowlane. Do ich produkcji oraz w trakcie użytkowania. Emitowane są do atmosfery olbrzymie ilości dwutlenku węgla. Jak szacują, prawie 40% całego dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery pochodzi tylko z sektora budowlanego. No i pewnie Was nie zdziwi, jak powiem znowu, że konopie mogą nam pomóc z tym walczyć. Konopie podczas wzrostu pochłaniają dwutlenek węgla. No ale to nie jest nic dziwnego, bo przecież na tym polega zwykła fotosynteza. Ale ta Olbrzymia masa, ten olbrzymi przyrost masy w ciągu roku sprawia, że ilość dwutlenku węgla jest naprawdę olbrzymia. A to decyduje o tym, że beton konopny, jako jeden z niewielu materiałów budowlanych, cechuje się ujemnym, bądź może cechować się ujemnym bilansem węglowym. Czy nie jest to wspaniałe? A jeśli ktoś z Was uważa, że duże stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nie jest niczym szkodliwym, to niech pooddycha z torebką na głowie i w MIG przekona się, że jednak mówię prawdę. Dodatkowo, jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, blisko 90% swojego życia spędzamy wewnątrz budynków. Czy nie powinniśmy w takim razie budować w sposób, który nie tylko nam nie szkodzi, ale może także poprawiać stan naszego zdrowia? Jeszcze jedną ciekawą zaletą konopi i betonu konopnego w zakresie odpowiedzialnego rozwoju jest to, że mogą, a nawet powinny być przetwarzane lokalnie. To przede wszystkim wpływa na efekt ekonomiczny, powoduje ten ujemny bilans węglowy, o którym mówiłem, ale także aktywizuje lokalną społeczność. No, a skoro mówię już o społeczności, to nie mogę nie wspomnieć o społeczności konopnej, bo mamy w Polsce takie miejsce, na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie przyjeżdża absolutna czołówka konopnego świata na cyklicznie organizowane tam imprezy, konferencje konopne. No ale my jesteśmy tak zamknięci w naszych pudełkach, w tych naszych toksycznych domkach, że nie dostrzegamy zmian, które dzieją się tak niedaleko od nas. A skoro też o tym mówię, o tych zmianach, to pochwalę się Wam, że. Właśnie podczas konferencji w tym pałacu kilka dni temu dołączyłem do międzynarodowego zespołu pracującego nad dokumentem wpisującym właśnie konopie w cele zrównoważonego rozwoju. W grudniu ten dokument zostanie zaprezentowany przed ONZ i w naszym odczuciu nie tylko sprawi, że zmiany przyspieszą, ale będą też widoczne dla nas wszystkich. Gdy opowiadam moim znajomym o konopiach, to bardzo często mnie pytają. Ale czy ty myślisz, że ta jedna roślina uratuje świat? No, jedna roślina tego nie zrobi, ale czy w ogóle świat potrzebuje ratunku? Czy Ziemia nie dawała sobie rady doskonale, zanim my się na niej pojawiliśmy? I czy nie da sobie rady, jak nas już zabraknie? Ja myślę, że to nasze decyzje, nasze codzienne wybory potrzebują zmian. I jeśli nie chcemy skończyć w ten sposób i nie chcemy tego dla naszych dzieci i ich dzieci, to najwyższa pora zacząć zastanawiać się nad tym, co i jak robimy. A czy to konopie będą rośliną XXI wieku? To już zależy tylko od nas. Miłego powrotu do domu. Dziękuję.